W 1863 roku w środku lasu na terenie obecnie znajdującym się w gminie Ruda Malenicka rozegrał się wojenny koszmar. Powstańcy styczniowi zmierzyli się z wojskami carskimi. Dokładnie 21 kwietnia w uroczysku Ormanicha odbyła się powstańcza bitwa dowodzona przez majora Zawadzkiego. Obóz tutaj został założony w pierwszych dniach kwietnia. I tutaj tak naprawdę powstańcy czekali na zryw, który był następstwem następnych bitew. W rejonie 20 kwietnia oddział majora Hipolita Zawadzkiego został wyśledzony przez Moskali. Wiadomo, że Moskale mieli tutaj swoich płatnych donosicieli, tak można powiedzieć dzisiaj. I rankiem 21 powstańcy zostali otoczeni, no i w ciężkiej bitwie zostali pogromieni i zginęło tutaj kilkunastu powstańców styczniowych. Uroczysko Ormanicha znajduje się w lesie nieopodal wsi Szkucin w gminie Ruda Maleniecka. W miniony piątek odbyły się tam uroczystości upamiętniające 153. rocznicę bitwy. Przybyły reprezentacje kombatantów, leśników, policji, Państwowej Straży Pożarnej, a strażacy ochotnicy z Rudy pełnili wartę honorową. W lesie stawili się także uczniowie z publicznego gimnazjum w Rudzie Malenieckiej oraz uczniowie ze szkoły podstawowej w Wólce z gminy Słupia Konecka. Ci drudzy przybyli wraz ze swoim dyrektorem Andrzejem Ruzińskim i przebrani byli w epokowe stroje. Wszyscy w skupieniu i w zadumie najpierw wzięli udział we mszy świętej odprawianej przez księdza Tomasza Waśkiewicza, proboszcza parafii świętego Tomasza i świętej Katarzyny w Lipie oraz księdza Henryka Podgórskiego. Myślę, że minęły te głupie czasy, bo trzeba powiedzieć inaczej, nie inaczej, głupie czasy, żeby wstydzić się być patriotą. Nie tylko w świecie realnym, ale też w świecie wirtualnym. Bo dla młodzieży świat wirtualny jest teraz chyba ważniejszy. Tam też możecie pokazać, że jesteście patriotami, że jesteście wierzącymi. Kochani, jeszcze jedna rzecz, jako proboszcza tego miejsca mnie obowiązuje, bo nie wiem, pan wójt chyba coś wspominał, że też będzie jakieś pieczenie, czy nie pieczenie. Będzie kiełbasa? No właśnie, dzisiaj jest piątek, to chciałbym wam powiedzieć, że wszystkim uczestnikom tej uroczystości udzielam jako proboszcz dyspensy, niestety sam sobie udzielić nie mogę. Oddział Zawadzkiego przed 153 laty liczył około 400 osób. Nim został on zaatakowany przez Sowietów, był przez całe powstanie styczniowe mocno wspierany przez miejscową ludność. Okoliczni mieszkańcy wspomagali tutaj oddział Zawadzkiego w różny sposób. Dostarczali tutaj żywność, ubrania i niezbędny sprzęt z dziennego użytku. Nie tylko mieszkańcy okolicznych tutaj wiosek, ale też mieszkańcy Radoszyc dostarczali niezbędne materiały powstańcom. Po bitwie okazało się, że bohaterską śmierć poniosło kilkunastu z powstańców. Na ich cześć w uroczysku postawiono upamiętniające tablice, przy których co roku reprezentacje poszczególnych jednostek składają wieńce i znicze. Nie inaczej było i tym razem. Oprócz wcześniej wymienionych służb i szkół, w piątek przy miejscu pamięci pojawili się także przedstawiciele gmin Słupia Konecka i Radoszyce z wójtami Robertem Wielgopolanem i Michałem Pękalą na czele oraz starostwa powiatowego z przewodniczącym Marianem Królem, radną Dorotą Dudą i starostą Bogdanem Soboniem. Teraz pozostaje nam jak gdyby pamięć, ta pamięć, która każe nam co roku tu właśnie w kwietniu i w listopadzie być i dziękuję, że właśnie zawsze księża tutaj odprawiają te msze, są razem z nami, bo to jest pamięć właśnie tych, którzy kiedyś walczyli i zginęli. Historycznie rozważaliśmy już na wszystkie możliwe sposoby tą bitwę i udział tutaj powstańców, natomiast gdybyśmy tak sięgnęli do naszej literatury, to ona też, tej XIX-wiecznej, ona cały czas jest przepojona powstaniem styczniowym, bo bardzo często powtarzane, czy noce i dnie, czy nad Niemnem, te elementy powstania styczniowego są bardzo żywe. Po przemowach i złożeniu wieńców odbyła się piękna część artystyczna przygotowana przez nauczycieli i młodzież z gimnazjum w Rudzie. Na koniec każdy mógł skosztować kiełbaski pieczonej w ognisku. Ten ostatni element także jest tradycją uroczystości w Ormanisze.